chociaż tu dzisiaj uczestników. Fantastyczna impreza. Rozgłosiliśmy, gdzie tylko mogliśmy i widzę, że jest efekt. Na początek chciałem wam powiedzieć kilka spraw związanych w ogóle z historią tej imprezy, bo wiem, że niektóre osoby są po raz pierwszy na Masie Krytycznej. Pierwsza Masa Krytyczna odbyła się w 1992 roku w San Francisco. Tam grupa osób zebrała się i wyruszyła w miasto w celu zamanifestowania swojej obecności, jakieś tam walki o swoje prawa jako rowerzyści. Pojechali pod hasłem: my nie blokujemy ruchu, my jesteśmy ruchem. Od tego momentu Masa Krytyczna odbywa się oczywiście w San Francisco co miesiąc, no i do tej imprezy sukcesywnie dołączały się kolejne miasta, również miasta w Polsce. I pierwsza częstochowska Masa Krytyczna, której setną edycję dzisiaj obchodzimy, odbyła się w 2004 roku, dokładnie 27 sierpnia 2004 roku. Nie wiem, czy jest z nami pierwszy organizator częstochowskiej Masy Krytycznej, którego tutaj zapraszałem. Jest to Mateusz Lewandowski. Jeżeli Mateusz gdzieś tutaj koło nas jest, to bardzo proszę, żeby tutaj do mnie podszedł. Już widzę, że biegnie. Poczekam sekundę, aż chłopak dotrze. Musi się przebić przez tę rzeszę rowerzystów. Tutaj jestem, Mateusz. Mateusz, tutaj jestem, tu jestem. To jest gość, który wymyślił Masę Krytyczną w Częstochowie. Brawo! Ale ja tego nie wymyśliłem, a masą jesteście wy tak naprawdę, którzy tutaj przyjeżdżacie i chcecie w tym wszystkim uczestniczyć, za co wam bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że będziemy się jakby spotykać coraz większym składzie, co miesiąc. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Brawo dla Mateusza, człowiek, który rozpoczął imprezę zwaną Częstochowską Masę Krytyczną w Częstochowie. Po Mateuszu był czas, gdzie szukaliśmy organizatorów Masy Krytycznej. Następnym organizatorem był chłopak razem ze swoją ekipą, który nazywał się Konrad Maruszczyk, który również przez pewien czas prowadził masę. Po Konradzie nastąpił taki okres troszeczkę stagnacji. Masa Krytyczna na chwilę uśpiła się w Częstochowie. Oficjalne imprezy się nie odbywały, ale koledzy dobrze wiedzą, że my cały czas Masę Krytyczną kontynuowaliśmy w Częstochowie, organizując takie troszeczkę nieformalne przejazdy. Prawda, Michał? Prawda, Szczepan? Jeździliśmy nawet kiedy Masa Krytyczna była nieoficjalna. I kolejną ekipą, która zaczęła organizować masy, to była właśnie ekipa, w której ja jestem również reprezentantem. Zaczął to prowadzić Paweł Schubert i Masa Krytyczna pod naszym kierownictwem, czy tam organizacyjnym kierownictwem, rozpoczęła się 24 kwietnia 2009 roku. To była 38 masa. No i od tego momentu, od 38 masy do dzisiejszej setnej, jesteśmy w służbie dla was i ciągniemy tą imprezę. Myślę, że fantastyczna impreza, jedna z niewielu w Częstochowie o tak długiej tradycji, która odbywa się cyklicznie i która gromadzi taką ilość osób zupełnie no, takimi kanałami nieoficjalnymi. Także jesteśmy naprawdę pod wrażeniem tego, że udaje się to robić. Co do spraw organizacyjnych, jest nas dzisiaj na tyle dużo, że naprawdę zwróćcie uwagę na bezpieczeństwo podczas przejazdu. Trasa będzie stosunkowo długa, będziemy jechać ponad 13 km. Jedziemy głównymi ulicami w Częstochowie. Jesteśmy oczywiście obstawiani przez policję, przez Straż Miejską, jak również przez naszych kochanych medyków ze Sztabu Ratownictwa i Łączności Rescue Team, którzy nas już od wielu, wielu edycji zabezpieczają pod kątem medycznym i pod kątem łącznościowym. Bardzo proszę, żeby podczas przejazdu jechali wszyscy w zwartej grupie. Nie róbmy przerw pomiędzy uczestnikami, takich, które by umożliwiały wjechanie pomiędzy nas, kolumnę rowerzystów i samochodów. Zwracajcie uwagę na pieszych, jeżeli będziemy przejeżdżać przez przejścia dla pieszych, będą najprawdopodobniej sytuacje, kiedy piesi będą mieli zielone, a my będziemy przejeżdżać, że będą chcieli się między nas wcisnąć. Także bardzo uważajcie na to. Prośba do rodziców, którzy przyjechali z dziećmi. Poruszamy się z dziećmi za flagową rikszą Masy Krytycznej. Tutaj jest kolega z tą żółtą flagą przymocowaną do rikszy i bardzo proszę, żeby osoby z dziećmi poruszały się w grupie bezpośrednio za rikszą.
Po masie krytycznej oczywiście spotykamy się tutaj, będziecie mieli od nas troszeczkę prezentów. Każdy uczestnik masy krytycznej dostanie okolicznościową szprychówkę, taki znaczek w formie magnesu na lodówkę. Na pewno starczy dzisiaj każdego. Także proszę tam przed masą, po masie spokojnie sobie do nas podejść, każdy na pewno dostanie. I druga rzecz, przygotowaliśmy dla was troszeczkę prezentów od sklepów rowerowych w Częstochowie. Mamy no niecałe 100 różnego rodzaju gadżecików rowerowych, które zostaną rozdane przez nasze koleżanki, które pójdą po prostu między was i będą te prezenciki rozdawać. Będzie to rozdawane w sposób zupełnie przypadkowy, także no proszę nie mieć żalu, jeżeli ktoś czegoś nie ma. W pierwszej kolejności oczywiście będziemy dawać prezenciki dzieciakom. I chciałbym podziękować sklepom, które nas tymi fantami na dzisiejszą masę obdarzyły. Są to sklepy Bikemania, Biciclo, Bike Park 24, Cyklo, E-Rowery, Kocok Bike, Nighty Rowery, Bike Atelier i JM Bike. Bardzo dziękujemy tym sklepom za ufundowanie prezentów dla was. No i co, zapraszam was do fantastycznej zabawy i do przejazdu w ramach setnej częstochowskiej masy krytycznej. Brawa dla was! Amelia, ty jesteś Olivia, ty jesteś Marina.
Próba zebrania tysiąca uczestników. Plan był bardzo ambitny, jak pewnie część z Was widzi, no nie udało się do końca zrealizować, ale i tak mamy fantastyczny wynik. W dzisiejszej masie krytycznej wzięło udział 821 uczestników. Także mamy do czego oddać. Cieszymy się, że tylu z Was, z tego co wiem i rozmawiałem po drodze, było po raz pierwszy na masie. Teraz widzicie już, jak to wygląda. Widzicie, jaka to jest zabawa. Widzicie, że nie jesteśmy tylko garstką oszołomów na ulicach, tylko jest nas konkretna ilość. Posłanka, panią Izabelę, jeszcze nie widziałem, tylko naszych radnych. Także również serdecznie dziękuję za przybycie. Jest wśród nas również świat sportu, Piotruś, a Kowata i do nas jest z nami Piotrek Gruszka, trzykrotny olimpijczyk, wielokrotny mistrz Polski, mistrz świata, mistrz Europy. Także razem z nami również jechał tutaj Tutaj przy Wiszy w tej chwili odbywa się rozdawanie szprychówek. Prosimy wszystkich o cierpliwość. Podchodźcie sobie spokojnie. Nazywam się Arkadiusz Cierpia, jestem współorganizatorem Częstochowskiej Masy Krytycznej. Setny przejazd i jubileusz jednocześnie. Zgadza się, setna masa krytyczna. Jeździmy od Częstochowy od 2004 roku. W tym roku mamy taki podwójny jubileusz. Dzisiaj mamy setną edycję naszej imprezy. Natomiast w sierpniu obchodzimy jubileusz 10-lecia Częstochowskiej Masy Krytycznej w naszym mieście. Także dzisiaj rewelacyjna impreza, 821 uczestników. Fantastyczna pogoda, fantastyczna atmosfera, nic tylko jeździć. Ilu zwyczajowo udaje się zebrać? To znaczy zazwyczaj w miesiącach letnich jest od 100 do 200 uczestników. W miesiącach zimowych, w których również jeździmy, bo masa częstochowska jeździ przez cały rok, oczywiście jest to dużo mniej, ale były przypadki, na przykład kiedyś pamiętam w lutym przy minus 12 stopniach przyjechało 40 osób, także jeździmy cały rok. Byłem dzisiaj świadkiem paru nieciekawych wydarzeń z udziałem kierujących. Czy furiaci często się zdarzają, próbujący przebić? Oczywiście, jak w każdej grupie społecznej są osoby, które robią na drodze zadymę. Nikt nie jest święty, zarówno piesi, ludzie w samochodach, jak i rowerzyści. No, zdarzają się w tych grupach osoby, które są nieprzystosowane społecznie. Dzisiaj zdarzały się różne sytuacje z udziałem kierowców. Rozumiem frustrację, kolumna była dzisiaj ogromna, rozciągała się na kilkaset metrów. No i niestety zdarzyło się kilka takich sytuacji, że ktoś tam niezbyt pochlebnie, delikatnie mówiąc, wyrażał się o nas, bądź też próbował w jakiś sposób wejść w kontakt z rowerzystami. No takie rzeczy się zdarzają. 10 lat. Czy przez ten czas dało się odczuć jakieś zmiany w infrastrukturze, czy też mentalności? Oczywiście, że coraz więcej się dzieje. Widzimy to wszyscy, że coraz więcej tej infrastruktury rowerowej powstaje. Co do jakości tej infrastruktury, to oczywiście moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać, bo różnie to wygląda. Natomiast w porównaniu do tego, co było 10 lat temu, to nie ma za bardzo do czego porównywać. Sieć dróg rowerowych w Częstochowie powiększa się. Aczkolwiek, tak jak mówię, mamy pewne zastrzeżenia do tego, w jaki sposób jest to wykonywane. Mogłoby być lepiej, ale i tak nie jest najgorzej. Czyli jednak jest postęp. Zgadza się, jest postęp, coś w tym kierunku na pewno się dzieje. Jak widać, jest dla kogo to robić. Nie jesteśmy grupą kilku osób, jakichś tam oszołomów, którzy nie wiadomo czego chcą, tylko jest to już naprawdę potężna grupa użytkowników, którzy również mają prawo korzystać z infrastruktury miejskiej. I które miasto najwięcej uzbiera kilowatów, ten wygra Armia 50 040 30 20 i tak dalej. W zeszłym roku myśmy wygrali.